To, co my zrobiliśmy w zeszłym roku w Katowicach w trakcie COP24, to było takie przełomowe i dokonaliśmy operacjonalizacji, jak to się mówi fachowym językiem, porozumienia paryskiego, czyli podręcznik reguł, w jaki sposób mają być stosowane te 29 artykułów porozumienia paryskiego, wyszedł spod ręki polskiej prezydencji w zeszłym roku w Katowicach i to jest fundament, na którym światowa polityka klimatyczna będzie oparta od 2021 roku. To, co miało zdarzyć się w Madrycie, a właściwie sensu stricto w Santiago de Chile, bo to jest COP chilijski, ale który ze względu na wewnętrzne problemy Chile musiał odbyć się w Madrycie, to miało być uzupełnienie tego podręcznika o aspekt dotyczący handlu emisjami. To się tym razem nie udało i to pokazuje, jak trudnym i wymagającym wyzwaniem jest osiągnięcie kompromisu wśród 197 stron konwencji, bo tyle jest stron konwencji, wliczając w to Unię Europejską, prawie wszystkie państwa świata. To działa na zasadzie jednomyślności i nie dziwi mnie ocena sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa, który z żalem przyjmuje, że ten szczyt nie przyniósł oczekiwanych wyników. Mieliśmy w zeszłym tygodniu bardzo ważny szczyt Rady Europejskiej w Brukseli i zakończył się on wspólnym porozumieniem. Mamy konkluzje, które przedstawiają, że jako Unia Europejska będziemy dążyć do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku. Natomiast wszystkie kraje uznały wyjątkową sytuację Polski i fakt, że punkt startu dla naszego kraju wymaga odrębnych uwarunkowań. Stąd dyskusja, w której w konkluzjach europejskich zawarł się wyjątek dla jednego kraju, takiego jak Polska, który pozwala nam we własnym tempie zmierzać do tej neutralności klimatycznej. Jesteśmy sygnatariuszem porozumienia paryskiego, w związku z tym cel neutralności klimatycznej jest tam zapisany. To, co dzisiaj jest przedmiotem dyskusji na forum europejskim, to jest, jakie jest tempo dochodzenia do tego. I w tym wypadku kraj, który tak jak Polska ma dziedzictwo przeszłości bardzo specyficzne, ma wyższą emisyjność naszego miksu, a jednocześnie niższe zaopatrzenie w kapitał jako gospodarka, wymaga takiego uwzględnienia tych naszych specyficznych warunków. To się stało i myślę, że możemy dzięki temu bardzo dobrze i konstruktywnie przejść do dalszych rozmów na temat tego, jak na bazie tych konkluzji Rady Europejskiej budować teraz wspólnie projekt, który będzie dobry dla Unii Europejskiej i który będzie odpowiadał na aspiracje Polaków, aspiracje, jeżeli chodzi o czyste powietrze, jeżeli chodzi o respektowanie środowiska, jeżeli chodzi o ograniczenie tego negatywnego wpływu człowieka na planetę, ale również biorące pod uwagę akceptowalność społeczną, bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju i możliwości kapitałowe.